Mąż chyba nie słyszał do końca pytania, bo jadąc tutaj rozmawiałam. Słyszał. Jadąc tutaj rozmawialiśmy właśnie, że ten ofiarą Hiroshimy, że pasja według świętego Łukasza i ósma symfonia Krzysztofa Pendereckiego. Pasja właśnie w tym roku otworzyła jeden z największych festiwali, jakim Salzburg Festspiele. Odbyło się wykonaniu orkiestry z Montrealu pod batutą maestro Kenta Nagano i zaprosiliśmy do tego wykonania właśnie dwa polskie chóry. Chór Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego i chór chłopięcy pana Kusiera Moroza z Warszawy. I ten utwór jest na liście.